I przypuszczalnie Czarna Wołga byłaby taką legendą, bajką, gdyby nie jedna ważna rzecz. W momencie, kiedy Czarna Wołga jeździła po drogach Polski, cześć, witamy w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj historia, legenda, bajka, a może prawda o Czarnej Wołdze. Kiedy byłem mały, moja mama straszyła mnie Czarną Wołgą. Mówiła, że Czarna Wołga jeździ i porywa dzieci i żebym uważał i zaraz po lekcjach wracał do domu. Tej Czarnej Wołgi bały się dzieci w całej Polsce i faktycznie było tak, że kiedy wracaliśmy po lekcjach ze szkoły, a pojawiała się Czarna Wołga, wskakiwaliśmy do rowu i czekaliśmy do momentu, kiedy ta Czarna Wołga przejedzie. Czy to, jak powiedziałem, legenda, czy też część prawdy? Każde miasto ma taką swoją legendę. W Krakowie szczególnie znana jest legenda o lesie witkowickim, gdzie ponad 20 lat temu do tego lasu miało wejść 9 studentów i nigdy z niego nie wyjść. Ostatnia legenda to w Krakowie giną studenci informatyki, których nazwiska zaczynają się na literę K. Być może to legenda, a może część prawdy. W każdym razie zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka o legendzie Czarnej Wołgi. Oficjalna nazwa tego samochodu to GAZ-21. To był pierwszy model tego samochodu, ten GAZ-24, produkowany oczywiście w Związku Radzieckim. W mieście Niżnym Nowogrodzie, tak naprawdę nazywano Niżny Nowogród miastem Gorkiego. Gorki, ja bym powiedział, słynny publicysta, dzięki któremu Stalin doszedł do władzy. Człowiek, który wychwalał, opiewał to wszystko, co działo się właśnie w Związku Radzieckim i jak wszystko chyba, co tam na wschodzie się działo, do końca nie wiadomo, czy sam Gorki, ten piewca, umarł, czy go otruli. No ale jak powiedziałem, do końca nigdy nie wiadomo, co tam się tak naprawdę działo. Niemniej jednak ta limuzyna biła rekordy popularności w Polsce ze względu na swoje gabaryty, ze względu na swój wygląd. Stała się takim samochodem dla dygnitarzy, samochodem dla dostojników komunistycznych, dla ludzi władzy. Bardzo chętnie też służby specjalne nią się posługiwały. Później już, ale to już było dużo później, również wielu taksówkarzy przesiadło się właśnie do Wołgi ze względu na to, że była takim luksusem. Wtedy niewielu oczywiście osób mogło sobie pozwolić na kupno takiego samochodu, bo był po prostu drogi, albo przecież samochód w tamtych czasach był praktycznie w ogóle. W każdym razie w Polsce tutaj była bardzo popularna, ze względu pewnie też na to, że trudno ją było zdobyć. Każdy przeciętny człowiek miał do niej taki bałuchwalczy, że tak powiem, dystans i była naprawdę czymś. W środku rzeczywiście wygodne fotele, mogło usiąść 5 osób, nawet 6, różne były kanapy. No i osiągi na ówczesne czasy, prędkość 145 km na godzinę. No i rozpędzała się do 100 km, od 0 do 100 km w ciągu 23 sekund. Więc rzeczywiście widzicie, że to naprawdę były rekordy. Jest 19 lipca 1956 roku, to są Kielce. Pani Barbara ma 2 dzieci, 4-letnia Mirka i 8-letni Marek. Wybiera się do swojej koleżanki. Okazuje się też, że razem z nimi poszedł Janusz, to jest syn sąsiadów, 11-letni chłopiec. I tak w czwórkę poszli na ulicę Żółkiewskiego. Pani Barbara poszła do koleżanki, usiadła, po drodze kupiła jeszcze jakieś wiśnie. Dzieci bawiły się na podwórku przed blokiem, kobiety plotkowały.
Co pewien czas któreś dzieci wbiegało do mieszkania, mówiły o tym, że świetnie się bawią, że wszystko jest w porządku, brały garść wisien i znikały. Ostatni przybiegł do mieszkania Janusz, powiedział, że wszystko jest w porządku, znowu zabrał te wiśnie i wybiegł na podwórko. W którymś momencie pani Barbara zaczęła się zbierać, żegnać się z koleżanką, wyszła na podwórko, ale nigdzie dzieci nie widziała. Zaczęła chodzić, szukać, pytać. Do tego włączyli się także i sąsiedzi, ale bez rezultatu. Dzieci gdzieś znikły. Barbara zaczyna wpadać w panikę. Jeszcze niedaleko mieszkają dziadkowie dzieci, więc poszła do nich. No ale okazało się, że tam dzieci także nie ma. Wróciła z powrotem do swojego mieszkania, licząc na to, że Mirka, Marek i Janusz poszli po prostu sami do domu, wrócili, ale tam także ich nie było. Zostawiła więc kartkę mężowi, aby przyjechał na Kielecki Baranówek i wróciła tam z powrotem, zaczynając szukać dzieci. Po pewnym czasie dołączył także mąż, który nie doczekał się na żonę i dzieci. Przeczytał kartkę. Wszyscy szukają, ale bez żadnego rezultatu. Pojawili się wtedy pierwsi świadkowie, pierwsi ludzie powiedzieli, że widzieli tę trójkę dzieci, że trójka dzieci wsiadła do czarnej Wołgi. Kiedy przyjechała milicja, rzeczywiście ci świadkowie twierdzili z całą stanowczością, że dzieci zostały zabrane przez kierowcę, który był w czarnej Wołdze. Przeszukano praktycznie całą okolicę, przeszukano ulicę. Poszła informacja również na radiowozy drogówki, no ale bez rezultatu. Te czarne Wołgi, które były akurat w mieście, te, które skontrolowano, sprawdzono, no w żadnej z nich dzieci nie było. Wszyscy wiedzieli jedno. Dzieci zostały uprowadzone przez czarną Wołgę. Milicja oczywiście robi co może, żeby odnaleźć czarną Wołgę i tę trójkę dzieci, ale niewiele w tej sprawie się dzieje. Sprawdza także najbardziej, powiedziałbym, takie nietypowe informacje. Pojawia się w tej sprawie anonim. Ktoś przysyła anonim, pisząc, że dzieci są ukrywane, przetrzymywane w takiej miejscowości Gorzelów, że zrobił to Tadek i tam pada również jego nazwisko, że pomagał mu jego kuzyn. Ukryli dzieci, bo będą chcieli za nie okup. Policja nawet dotarła i do tego tatka, i do kuzyna, ale nic się nie potwierdziło. Mało tego, nawet dotarła do tego, kto anonim napisał, a w zasadzie do niej, dlatego że ten anonim napisała pewna poznanianka. Jak się okazało, w czasie rozmowy powiedziała, że informacje o tym, że to Tadek porwał dzieci, ma od Pana Boga, bo przekazał jej takie informacje w trakcie modlitwy. No oczywiście poznanianka była niezrównoważona psychicznie i o sprawie raczej nic nie wiedziała. Niemniej jednak po całej Polsce rozchodziły się informacje o porwaniach. Teraz już ludzie wymyślali różnego rodzaju rzeczy, że tych porwań jest dużo więcej, że porywane są dzieci. Tworzono różnego rodzaju hipotezy. Mija jakiś czas, tym razem jest 22 stycznia 1958 roku, Warszawa. Trzech chłopaków. Chłopaków w wieku 15 lat wychodzi z liceum. To jest liceum świętego Augustyna. Kiedy wyszli, stali przed szkołą, nagle pojawił się pewien człowiek, mężczyzna. No od razu wyglądał po prostu jak tajniak. Wyciągnął coś z kieszeni, co miało sugerować albo legitymację milicyjną, albo służby bezpieczeństwa. W każdym razie zapytał, czy obywatel Bohdan Piasecki. Jeden z chłopaków faktycznie tak się nazywał, przyznał się do tego i powiedział, że to jest właśnie on. Wtedy pociągnął tego chłopaka do samochodu, czy w kierunku samochodu. Otworzył drzwi, wsadził go do środka i samochód odjechał. Jak się domyślacie, to była czarna Wołga.
Jeden z kolegów, z tych dwóch, którzy pozostali przy nim jeszcze jakiś czas, czekał do momentu, kiedy lekcję skończy. Jego starszy brat Jarek też się uczył w tej samej szkole, opowiedział mu o wszystkim, a Jarek powiadomił ojca. Ojciec Bohdana Piaseckiego, Bolesław Piasecki, był osobą wtedy bardzo znaną. Był przywódcą ruchu radykalnego, narodowo-radykalnego, tak zwanej falangi. Był więźniem Berezy Kartuskiej. No, człowiek, który był znanym wtedy działaczem, ale oprócz tego, że był znanym działaczem, był także bardzo bogaty. To był wtedy jeden z najbogatszych przedsiębiorców w Polsce, a przecież wiemy z historii, że tych prywatnych przedsiębiorców wtedy było naprawdę bardzo niewielu. Porywacze praktycznie od razu się z nim skontaktowali. Chcieli za uwolnienie syna Bohdana ogromnej wtedy kwoty. To było 100 tysięcy złotych i 4 tysiące dolarów. No, kwota wręcz bajeczna, ale wydaje się, że od początku nie mieli zamiaru zwrócić syna ojcu. Tak jak powiedziałem, tu raczej nie chodziło o syna. No, syn był tylko taką ofiarą w tym wszystkim. Chodziło bardziej o postać Bolesława Piaseckiego, tego właśnie działacza. To miała być raczej forma zemsty na nim. Dlatego, że porywacze wymyślali dla niego różnego rodzaju rzeczy. Nagle w krótkim czasie miał być w zupełnie innym miejscu, w Warszawie. Miał stać na mrozie bez czapki. Potem kazali mu chodzić z rogami jelenia na głowie po Warszawie. Oczywiście ludzie się z tego śmiali, bo nie wiedzieli, o co chodzi. No, wyraźnie byli cyniczni w stosunku do Bolesława. I to on był tym, w którego chcieli uderzyć. Minęło wiele miesięcy. W sprawie oczywiście szukano cały czas Bohdana, porwanego Bohdana, ale bez rezultatu. O tym wszystkim opisywała prasa ze względu na osobę ojca. Po całej Polsce rozeszło się to jednak, że Czarna Wołga znowu uprowadziła jakieś dziecko. Praktycznie po roku, to już było 8 grudnia 1958 roku, hydraulicy prowadzili jakieś prace przy ulicy Świerczewskiego 88 w Warszawie, dzisiaj to jest Aleja Solidarności. Tam otworzyli takie niezamknięte pomieszczenie, weszli do środka i znaleźli ciało Bohdana. Dostał czymś twardym w głowę, został ogłuszony, a potem w klatkę piersiową wbito mu kilkunastocentymetrowy nóż. To taki nóż, jakiego używają czy komandosi, czy ludzie przeszkoleni, działający w ówczesnych służbach. I wszystko na to wskazuje, że faktycznie za tym wszystkim stali ci ludzie. Też wiadomo, że nie mieli zamiaru oddać syna, że tak powiem, ojcu, ponieważ tuż po porwaniu Bohdan został zamordowany. To wykazała i sekcja zwłok, i ubranie. Był wciąż w tym samym ubraniu, z którego wyszedł ze szkoły. Po znalezieniu zwłok Bohdana, oczywiście ta legenda Czarnej Wołgi utrwaliła się jeszcze bardziej. Ludzie byli przerażeni, nie pozwalali na to, żeby dzieci praktycznie chodziły same do szkoły. Przestrzegali, tak jak mnie później, wiele lat później, mama. Tworzono różnego rodzaju hipotezy, wersje, jak chociażby taka, że dzieci są porywane przez bogatych Niemców. Ci Niemcy są chorzy na białaczkę, więc potrzebna jest dziecięca, świeża krew po to, żeby można zrobić transfuzję. Jeszcze inni wymyślali, że dzieci są zabijane przez Żydów, że z tej krwi robi się macę, czyli tą tradycyjną potrawę, która podawana jest w czasie święta Paschy. Potem przyszły jeszcze takie innowacje, jak to, że Czarna Wołga ma białe opony, że po stronie kierowcy są zawieszone firanki. No, tworzono różnego rodzaju abstrakcyjne, wręcz nieprawdopodobne wersje. Faktem było to, że wszyscy bali się panicznie Czarnej Wołgi.
3 kwietnia 1965 roku Warszawa. Do mieszkania państwa Henclów przy ulicy Grochowskiej przychodzą dwie kobiety. Mówią do właścicielki, że są kuzynkami jej męża. Ta się trochę dziwi, bo tych kuzynek nie zna, widzi je po raz pierwszy, no ale dała wiarę, że faktycznie tak może być. W mieszkaniu w tym czasie była ona, była także jej 3-letnia córeczka Liliana. Pani Henclowa spieszyła się gdzieś, miała do załatwienia jeszcze pewnego rodzaju rzeczy, a dwie starsze córki wciąż nie przychodziły ze szkoły. No, spieszyła się, tutaj uznała, że przyszły dwie kuzynki, zapytała je, czy mogłyby na chwilę zostać z dzieckiem, z tą 3-letnią dziewczynką. Te się oczywiście zgodziły i pani Henclowa wyszła z mieszkania. Kiedy córki wróciły, nie było siostry, nie było też tych dwóch kobiet, wróciła mama. No i okazało się, że ani mąż, ani nikt tych dwóch pań nie zna i najwyraźniej uprowadziły 3-letnią ich córkę. Rozpoczęły się poszukiwania. Tu milicja dosyć sprawnie wpadła na trop. Okazało się, że dwie kobiety z małym dzieckiem wsiadały do czarnej Wołgi. Rozpoczęły się poszukiwania. Wtedy trafił się jeden z taksówkarzy, który faktycznie podwiózł dwie kobiety. Te dwie kobiety odnaleziono. Odnaleziono także 3-letnią Lilianę. Została przez nie po prostu uprowadzone. Uprowadziła je w zasadzie młodsza z kobiet dla siebie. Jak powiedziała, to dlatego, że jej niedawno urodziła się córka, ale córka jest niewidoma. A ona chciała mieć zdrowe dziecko. Abstrahując oczywiście od tej historii, znowu w niej pojawiła się czarna Wołga, która ugruntowała to wszystko, tę legendę, która wokół czarnej Wołgi cały czas się toczyła. Minęły mniej więcej 2 miesiące od znalezienia zwłok Bohdana Piaseckiego. To jest luty 1957 roku. Pan Tadeusz został wynajęty do budowy takiego dużego domu rencisty w Kielcach. Przyjechał swoim koniem, podjechał pod taką wielką pryzmę piasku i wtedy koń zaczął się dziwnie zachowywać. Zaczął stawać dęba, parskać, no wyraźnie do tej pryzmy piasku nie chciał podejść. Szczególnie było to jedno miejsce. Woźnica znał konia, no pomyślał, że być może tam coś jest takiego, co tego konia przestraszyło, czego koń się boi. Wziął łopatę, zaczął grzebać, wykopał już spory dół i nagle odskoczył, bo zobaczył, że z tego piachu wystaje mała dziecięca nóżka. Wezwano oczywiście milicję. Zaczęto kopać i z tego piasku wygrzebano ciała i Mirki, i Marka, i Janusza, a więc tej trójki dzieci, które zaginęły jeszcze w roku 1956. Przewieziono je na sekcję zwłok, znaleziono ich ostatni posiłek, jak pamiętacie, to były te wiśnie, po które przychodziły do domu. Stwierdzono także, że dzieci zginęły, ponieważ zadławiły się piaskiem. Taką wersję przyjęto wtedy, że przypuszczalnie dzieci bawiły się na tej pryzmie, w którymś momencie ona się obsunęła i dzieci znalazły się pod nią i wtedy zginęły przyduszone przez pryzmę piasku. No, teoretycznie oczywiście było to możliwe, ale to też teoretycznie starano się być może uspokoić opinię publiczną, bo wszyscy pamiętacie, że wielu świadków mówiło wtedy, że dzieci zostały zabrane przez czarną Wołgę. To była kolejna rzecz, kolejna historia, która spotęgowała historię i legendę o czarnej Wołdze. Legenda czarnej Wołgi powraca na początku lat 2000, ale już czarną Wołgę wtedy zastępuje czarny Mercedes, BMW. Są różnego rodzaju modyfikacje, jak chociażby taka, że tablica rejestracyjna, czy jej numer składa się z trzech szóstek.
że zamiast lusterek ma rogi, sugerując, że tym samochodem jeździ sam diabeł. Wtedy też stworzyła się taka legenda, że ten, który jeździł tymi samochodami, czy to Mercedesem, czy BMW, pytał przechodnia o godzinę. Kiedy ten podawał godzinę, ten mówił, że to twoja ostatnia godzina i przebijał go nożem. Bywały oczywiście różnego rodzaju inne tego typu modyfikacje. Niemniej zasada była taka, że każdy, który spotkał na swojej drodze taki samochód, musiał zginąć. Oprócz tego, że ci ludzie ginęli, to także ciała niektórych osób były odnajdywane po pewnym czasie i wtedy okazywało się, że mają wycięte różnego rodzaju organy, że ktoś zabił ich dlatego, że potrzebne były na przeszczep dla innych bogatych osób. Jeszcze na początku lat 2000 myśmy odbierali naprawdę bardzo wiele telefonów. Dzwonili ludzie, twierdzili, że zostały znalezione takie zwłoki, że zaginął ich krewny, że ciało się odnalazło. Kiedy próbowaliśmy prostować, czy czasami mówić o tym prasie, czy mediom w ogóle, to był zarzut, że policja tego rodzaju rzeczy ukrywa, że nie mówi całej prawdy, że takie rzeczy na pewno się dzieją, a są właśnie przez policję ukrywane. Pojawiały się też kolejne takie historie, jak chociażby o małej dziewczynce, która w środku nocy zatrzymuje na drodze kierowcę samochodu. No ten się rozgląda, widzi, że na drodze jest tylko mała dziewczynka, więc wsadza ją do samochodu. Dziewczynka nic nie mówi. Podaje mu tylko kartkę, a na tej kartce jest adres. On jedzie pod ten adres, parkuje samochód, zatrzymuje się, ogląda się do tyłu, gdzie powinna siedzieć ta mała dziewczynka, a tam nikogo nie ma. Idzie więc pod ten adres, otwiera drzwi kobieta. On mówi, że przed chwilą wiózł taką dziewczynkę, a ona wtedy z płaczem odpowiada, że to jej córka, która niedawno zginęła w wypadku samochodowym. No to też takie, bym powiedział, już bardziej bajki, opowieści, które cały czas gdzieś się pojawiały. I to, od czego rozpocząłem, od tej legendzie o Lesie Witkowickim w Krakowie, o zaginięciu 9 studentów. Ponoć ci studenci tam są, ale są niewidzialni. Nawet przyjechali tam łowcy duchów, którzy zainstalowali różnego rodzaju aparaturę, która miała to potwierdzić. I pewnie opowieść o czarnej wołdze też byłaby swego rodzaju legendą. Taką legendą, w którą chyba niektórzy wierzyli, wierzą, ponieważ dosyć na serio przekazywano sobie różnego rodzaju instrukcje, jak chociażby jak uniknąć tego diabła zabójcę, który pytał o godzinę. I wtedy, kiedy pytał, należało mu odpowiedzieć, że nie mam zegarka. I to było naprawdę bardzo serio. I przypuszczalnie czarna wołga byłaby taką legendą, bajką, no czymś, co bardziej dzisiaj jest, powiedziałbym, można patrzeć z przymrużeniem oka, gdyby nie jedna ważna rzecz. W momencie, kiedy czarna wołga jeździła po drogach Polski, kiedy była, powiedziałbym, tym samochodem numer jeden wśród różnego rodzaju postaci, wtedy w Polsce zginęło około 200 dzieci. Zginęły na zasadzie, że nie wiadomo, co się z nimi stało. A więc być może w tej legendzie, bajce o czarnej wołdze coś faktycznie jest. To tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i tradycyjnie trzymajcie się.